Fani czterech kółek w miniony weekend nie mogli narzekać na nudę. W samym sercu Ustronia nie zabrakło rajdowych emocji. Na sympatyków szybkiej jazdy czekały pokazy licencjonowanych pojazdów rajdowych, przejazdy pokazowe załóg, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na drodze, animacje, symulatory. Ważnym punktem piątej edycji rajdowego Ustronia była ogólnodostępna konferencja z rajdowcami. Nie wszyscy są za Ustroniem rajdowym, ale ja jestem przekonany, że ponad 90% ludzi jest. Na ustrońskim rynku można było nie tylko nacieszyć oko rajdówkami, ale również spotkać się z załogami, porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Kocham to miejsce, kocham Ustroń, kocham tą atmosferę, a zwłaszcza przy takich sytuacjach, kiedy mogę pokazać, co robię na co dzień, czym jest moje życie zawodowe. Tęsknię za tym miejscem wtedy, kiedy mnie nie ma. To jest moje sakrum i cieszę się, że włodarze Ustronia pomagają, a w zasadzie organizują tą imprezę. My się też mamy okazję do tego dołożyć i mamy okazję opowiadać o naszym świecie, ale też o bezpieczeństwie, bo jedno z drugim musi iść w parze. Szybkość, prędkość, adrenalina, ale też bezpieczeństwo, więc wszystko, co potrzebne. Mimo tego, że pogoda dzisiaj może nie dopisała, to ludzi jest mnóstwo i to też jest dowód na to, że takie imprezy są jak najbardziej potrzebne. No właśnie, dzisiaj amatorzy, czego byś im życzył? Na co oni mają zwracać uwagę? Zanim siądą do samochodu, powinni pomyśleć o tym, żeby było bezpiecznie pod każdym względem, żeby samochody były przygotowane w odpowiedni sposób i żeby głowa była czysta, żeby głowa była nastawiona przede wszystkim na to, żeby nie tylko wystartować, ale żeby ukończyć. To jest moje motto od wielu lat i to też mi przynosi sukcesy, bo zwycięzcy są na mecie. Oprócz tego chciałbym im życzyć tego, żeby mieli przyjemność z jazdy, żeby za każdym razem, kiedy siadają za kierownicę, tak samo jak ja, mieli uśmiech na twarzy. Rajdowy Ustroń, jak widać, cieszy się zainteresowaniem mimo tej niesprzyjającej aury. Rajdowy Ustroń to jest chyba najlepsza impreza w Ustroniu. Ja tak uważam, okej, jestem stronniczy, bo jestem z rajdów, ale ja nie kojarzę bardziej medialnej imprezy tutaj na rynku w Ustroniu, więc cieszmy się, że są ludzie, co chcą organizować, że są takie zespoły jak my i te zespoły, które przyjeżdżają z dalsza, że się tu wystawiamy, że są, przecież tutaj są tysiące kibiców i dla nich tutaj jesteśmy, dla nich robimy te przejazdy pokazowe, dla nich cieszymy ich, więc fajnie, że teraz na rajdzie nie mamy tego czasu, żeby być blisko z kibicami, ale tu jest ten moment, żeby pogadać, piątkę przybić, plakat wziąć, więc tylko się cieszę, że mamy takie okazje. Na naszym stanowisku jest i symulator rajdowy, i filmy puszczamy, i mamy animacje dla dzieci. Fundacja, która z nami współpracuje, Fascynujący Świat Dziecka, sprzedaje nasze koszulki, nasze bluzy. Cały dochód oczywiście idzie na działania statusowe fundacji, więc jest mnóstwo atrakcji, jest mnóstwo ludzi. Mimo, że właśnie aura dzisiaj nie sprzyja, to aż się dziwię, że jest tyle osób, że jednak ten żar motorsportu jest cieplejszy niż aura. Rajdowy Ustroń zakończył się trzecim rajdowym kryterium o Puchar Kajetana Kajetanowicza. Chętnych do sprawdzenia się na trasie nie brakowało. Jak przed startem? No, nastawienie bojowe. Zobaczymy, jak będzie na mecie. Tanio skóry nie sprzedamy. Jest trochę stres, jest mokro. Myślimy nad taktyką, jaką obrać. Ale myślę, że pojedziemy zachowawczo, ale dobrym tempem i do mety jak z najlepszym wynikiem. I z pucharem do domu. I z pucharem do domu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.